Jeżeli chodzi o koszty produkcji owoców i warzyw, no to tutaj niestety nie mam dobrych wiadomości. Zarówno ceny nawozów, jak i środków ochrony roślin poszły bardzo mocno w górę. Jednocześnie koszty pracy również się silnie zwiększyły, a pamiętajmy, że produkcja owoców i warzyw to są takie kategorie rolnictwa, które bardzo silnie zależą od pracy. Tutaj ten element pracy ludzkiej silnie wpływa na ostateczne ceny, ponieważ ktoś te owoce i warzywa musi zebrać, a też wiemy o tym, że wielu pracowników z Ukrainy wyjechało do Ukrainy. W konsekwencji brakuje pracowników w sektorze owocowo-warzywnym. Natomiast jeżeli spojrzymy na te czynniki, które będą w najbliższym czasie determinować ceny, to również pogoda. Tutaj, jeżeli spojrzymy na to, jak ona się obecnie kształtuje, to od dłuższego czasu mamy deficyt opadów i grozi nam susza. Jeżeli ta susza rzeczywiście wystąpi, to najprawdopodobniej te ceny owoców i warzyw będą wyraźnie wyższe niż w ubiegłym roku. To będą kilkunastoprocentowe wzrosty w ujęciu rocznym. Jeżeli chodzi o kategorie, które zdrożały najsilniej, to są przede wszystkim oleje roślinne oraz pieczywo i produkty zbożowe. To wynika z tego, że to są kategorie szczególnie silnie odczuwające wpływ wojny w Ukrainie. Ukraina jest kluczowym eksporterem zbóż i roślin oleistych. W konsekwencji mniejszy eksport z tego kierunku oznacza wyższe ceny. Więc jeżeli spojrzymy przykładowo na ceny oleju roślinnego, to one są o ponad 30% wyższe w ujęciu rocznym. Obecnie ceny pieczywa to jest wzrost o kilkanaście procent, więc to są kategorie, które drożeją najsilniej i najprawdopodobniej, jeżeli jeszcze spojrzymy na to, co się dzieje na światowym rynku zbóż i roślin oleistych, na to, że poza wojną w Ukrainie, poza zmniejszonym eksportem z tamtego kierunku, mamy również suszę w Europie, która jest również bardzo ważnym eksporterem zbóż, to wiele wskazuje, że to nie koniec wzrostu cen. Jeżeli spojrzymy na te rekordowe ceny czereśni, to pamiętajmy o tym, że to są ceny oczywiście zapisane na kartce, ale pytanie, czy te ceny to były cenami transakcyjnymi. Bo oczywiście możemy dowolną cenę sobie zapisać, ale pytanie, czy ktoś po tej cenie ten produkt kupi. Natomiast nie ma co się oszukiwać, że jeżeli chcemy kupić czereśnie w Polsce poza sezonem, to najprawdopodobniej trzeba je sprowadzić z odległych rynków, na przykład z Maroka, pewnie drogą lotniczą, więc automatycznie ta cena jest o wiele wyższa, więc nie tworzyłbym tutaj scenariuszy dotyczących cen żywności w Polsce w tym roku w oparciu właśnie o te ceny, które widzieliśmy w internecie, te zaskakująco wysokie ceny czereśni.